Także test jest w sumie nie tak dosyć pospolitą roślina, na pewno możemy się z nim spotkać. Dobrze. Powiem, że dawniej mało... Słowacka niedźwiedzica. I tutaj rzeczywiście... Pójdzie, no uważa. To jednak pójdzie do na zupy, które się podawało. Wiadomo, że to, co teraz mamy w sprzedaży, handlu, to są rośliny wyselekcjonowane, mocno delikatne, nie możemy... Wizja wielkiej nierządnicy. One są bardzo delikatne. Te rośliny dzikie, no siło rzeczy wymagały tej obróbki termicznej. No, albo nie po prostu nie były tak smaczne. No, także niedźwiedzica jak zdrowie, niedźwiedzica, ale... To musi to rynek smakowało. Chodź. Chodź. Poczekaj. Zaniósł mnie w duchu na pustynię. Widziałem kobietę siedzącą na czerwonym szkarłatnym zwierzęciu, pełnym bluźnierczych imion, mających 7 głów i 10 rogów. Wizja wielkiej nierządnicy i zwierzęć. Dostępu do środków, które zbierały modelnice, żeby po prostu w tym fajnować. Chodź. Ja nie ale wierzę, że to działa. Jeden z 7 aniołów mających 7 czasz i tak się odezwał do mnie. Chodź, pokażę ci sąd nad wielką przetecznicą, która rozsiadła się nad wielu wodami. Chodź. To jest przekład Gedeonitów. Niedawno czytałem artykuł o tym, że Chińczycy, którzy nie mogli z powodu różnych bez powodzenia szczegóły. Międzynarodowe Stowarzyszenie Gedeonitów. To nie są Chińczycy. To jest 17 rozdział objawienia świętego Jana, czyli Apokalipsa. I ona właśnie omawia nam sytuację, jaka zapanuje, no na pewno ona już jakby zaczyna panować, kiedy religia jest niepotrzebna po prostu. Restrykcje choćby ze strony Unii Europejskiej, że ci wszędzie zajrzą z przodu i z tyłu, że ta religia po prostu będzie już niepotrzebna. No bo skoro oni sami są święci od papieża, święci od swoich przywódców religijnych i każdy jest samostanowiącą istotą, każdy gad chodzący po ziemi, no bo to bez serca, bez Boga, bez duchowych wartości, bez niczego. Także proszę jeść działa. W jakiś sposób są, trochę może to głupio zacznie, ale mają narodowość. W sensie, to jest, proszę Państwa, w przekładzie Gedeonitów wizja wielkiej nierządnicy i zwierzęcia. To na pustyni to zwierzę było, a na nim siedziała ta kobieta. No, może na pustyni, proszę Państwa, żeby to było lepiej widoczne. Zwierzę i nierządnica, która mówi, o, wdową nie byłam, żałoby nie zasnam. To jest ciekawe. Nierządnica, chodź pokażę ci sąd nad wielką przetecznicą, która rozsiadła się nad wielu wodami, z którą nierząd uprawiali królowie ziemi. Winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi. To te dwa pierwsze wersety, 17. Zaproszę. I teraz my je kojarzymy z Holandią, chociaż wcale nie jest to ich ojczyzna, tak? Ale mówię, tutaj trzeba byłoby rozróżnić spojrzenie, czym jest ta ojczyzna. A taka roślina ma wskaz w Polsce, roślina ma w Polsce. To jest w sumie trudne pytanie, znaczy są takie rośliny jak endemity, które nie stanowią nigdzie indziej, tylko w danym
Europie. Przy czym w Polsce jest stosunkowo mało tak właśnie z tego względu, że my nie jesteśmy odgrodzeni jakimiś łańcuchami górskimi ani od wschodu, ani od zachodu. Poza tym z północy nachodził na Polskę lodowiec, który parę razy to ruszmy całkowicie zmiatał, więc u nas się tych endemitów tak dużo nie ma. Ale na pewno wśród endemitów można było opisać to takie typowo polskie, prawda, bo tylko tutaj to, taka roślina występuje. Ja tak szybko właśnie sobie szukam w głowie rośliny, która z kolei nie jest endemitem, ale jest taka powszechna, bo endemity też mają tylko się są ograniczone tylko do bardzo małych fragmentów naszej rośliny, tylko w Tatrach. Tak? Dlatego nie nazwałabym takiej rośliny taką na wskroś polską, no bo nawet jeżeli ona nic będzie poza polskim Tatrami nie rośnie, to nie jest dla mnie taką rośliną właśnie, która by mogła być standardowa dla naszej ojczyzny. Ja nie wiem, ta wierzba nie przymyśla, powiem tak. No jak się nie kończyła w takim kursie, to jak będzie na Zabieckim, to jestem skłonna się przymyśla. Oglądaj nasze programy. Widząc wierzbę, należy się zatrzymać. Elka Wiercielka. Cinderella przez 2L. Elka Pierdzielka. Wieciolandia. Felicja Boska. Nie wiem, czy mnie takie eksperymenty prowadzone, żeby to przełożyć. To przecież jest tyle w ogóle. Ja już słucham. Podrzucam tego naszym maturzystom. Może kiedy zaczną studiować biologię? Takimi eksperymentami... Niedługo nie będzie co studiować. Tak, powinien wykluczyć inne czynniki, które wpływają na... Koniec biologii. Koniec religii. Dziękujemy pani. 3-4 razy pani wystąpiła, to chyba starczy. Do Monopolu zapraszamy. To jest galeria na Ochocie. Monopol. Tak. Reklama. Tylko teraz LG G2 Mini z ekranem dotykowym 4,7 cala i aparatem 8 megapikseli za 0 zł na start. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. No jak 8 to może być, bo... Mareczek ma taki na 8, to jest bardzo dużo w sumie. Megapikseli. Danuta Stępka, Mariusz Bonaszewski i Jerzy Radziwiłowicz w przedstawieniu Lud Władimira Sorokina. Reżyseria Konstantin Bogomolow. Ostatnie przedstawienia w sezonie 24, 25 i 27 maja. Zapraszamy do Teatru Narodowego. Także niedługo religii nie będzie, proszę państwa. Gazeta.pl to lektura idealna na chwilę relaksu. Znajdziesz w nim historię sukcesu, trendy, zjawiska, wywiady ze znanymi ludźmi i wiele więcej. Niedługo znanych ludzi nie będzie, proszę państwa. Mocny wywiad z Moniką Jaruzelską. Fenomen Bobby Burgera. Brałczyk o błędach językowych oraz... Oni tak specjalnie, wiesz, żeby była słuchalność radia, to mówią, że z Jaruzelską. I wtedy pół Polski, co? Kto to? Jaruzelska. Proszę państwa, bo ja siedziałam z Jaruzelskim w Pałacu Staszlica na Pramocy Książki przy jednym malutkim, okrągłym stoliczku. I wtedy ten pan powiedział, że proszę państwa, dużo nie będziemy gadać, proszę do stołu. A tam był taki ogromny stół zastawiany, no to więc myśmy z Jaruzelką siedziały przy stole i długo nie siedziały, no bo trzeba było jeść, prawda, ze stołu. I taka była promocja, już nawet nie pamiętam jakiej książki, w Pałacu Staszlica. Oj, chyba ze 12 lat temu. No to Jaruzelski jeszcze chodził normalnie. Ja nie wiem, czy to on tam, ktoś z jego rodziny tę książkę napisał, czy on miał te palce maczał w pisaniu tej książki, był pomocą, także był obecny i siedział ze mną przy okrągłym stoliku. No to właściwie to może i szkoda, że zdjęcia nie mam z nim, no bo papieżowi zrobili zdjęcie, jak we włoskim szpitalu bierze książkę od pacjenta, który był świadkiem Jehowy, książkę zatytułowaną You Can Live Forever in Paradise on Earth. Taką czerwoną książkę, grubą, złotymi literami to napisane, elementarz, ale wspaniała książka.
A tam wszystkie tematy były, to więc ten papież może pozna prawdę, bo ja... Pierwsze radio informacyjne. Piątek, 23 maja... Mówię tu Jankowi Witkowi, że Żydzi będą prawdę poznawać, to się obraził. No to, to może papież pozna prawdę, jak tą książkę dostał w tym, tym szpitalu. A powiedzieli, proszę tam nie wchodzić, bo tam jakiś wariat. To świadkowie Jehowy, to wiesz, oni się boją tych świadków. A papież mówi, nie, ja chcę tu wejść właśnie. Ale papież chytry, zobaczcie, coś go podkusiło. Dobry człowiek papież, proszę nie narzekać. Duch Boży nim kieruje, czy szatana, czy... Zobaczymy. Że Dziadukiewicz niech się wypcha, ja jestem boska. Co czyni nas największym odbiorcą pieniędzy, jakie płynąć będą z Brukseli, tak, do unijnych krajów. Rząd największy nacisk chce tym razem położyć na finansowanie badań naukowych, rozwój przedsiębiorczości, cyfryzację i oczywiście dalszą rozbudowę i modernizację infrastruktury drogowej i kolejowej. Aleksandra Dziadukiewicz, taka tam. A skoro przy gospodarce jesteśmy, Grecja wciąż pozostaje na poziomie śmieciowym, ale powoli wychodząc z kryzysu idzie w górę. Agencja Fitch właśnie podniosła jej rating o 1 stopień z B- do B. Atene zasłużyły na to, osiągając tak zwaną pierwotną nadwyżkę budżetową, to jest bez objęcia kosztów obsługi długu publicznego. Doceniono je także za niezwykły postęp w redukcji zadłużenia w ciągu ostatnich 4 lat. Tą ocenę rynku zyskała także... Ta lesbijka nie jest zła, Dziadukiewicz. Nie jest, nie jest. ...do poziomu B, B, B. A to oznacza, że też pani znalazła się 2 sklepy powyżej poziomu śmieciowego. Słuchasz informacji TOK FM. Putin doprowadził do porażki niektórych haseł Majdanu, ale to nie oznacza, że protest pomysł porażkiemu w jeden z największych współczesnych intelektualistów, bułgarski politolog Iwan Krastev. Przed dniem wyborów prezydenckich na Ukrainie w Kijowie rozmawiała z nim Agnieszka Michalowicz. Majdan powinien nienawidzić Władimira Putina nie tylko dlatego, że prezydent Rosji zabrał Ukrainie Krym, ale również dlatego, że zniszczył antyoligarchiczną naturę tej rewolucji. Przecież oni chcieli zmieniać skorumpowany kraj, w którym sponsorami rządów są oligarchowie. Jednak teraz, gdy trwa walka o terytorialną integralność kraju, ci sami protestujący, którzy skandowali na Majdanie przeciw oligarchom, teraz modlą się, żeby ludzie pracy jak Igor Kołomoyski byli wystarczająco silni, by bronić kraju. Moim zdaniem to jest w pewnym sensie tragedia tej rewolucji. O tym, dlaczego w dłuższym okresie Majdan może okazać się wielką rewolucją, więcej po 13.40. Wtedy cała rozmowa Agnieszki z Iwanem Kasterem. Rada Bezpieczeństwa ONZ wpisuje Boko Haram na listę organizacji terrorystycznych, co oznacza zamrożenie jej kont bankowych i zakaz sprzedawania jej broni. Od 2009 roku Boko Haram walczy o utworzenie na północy Nigerii islamskiego państwa. Ostatnio prowadziła nawet ponad 200 uczennic i zapowiedziała sprzedanie ich w niewolę. Nigeryjczycy domagają się od władzy zdecydowanych działań w tej sprawie. Obecnie minęło już 38 dni. Nasze agencje bezpieczeństwa nie mogą ich odnaleźć, a jedynie 53 dziewczęta, które same uciekły. Musimy zadać kilka ważnych pytań, na przykład o wojskowy budżet. Dlaczego tak dużo płacimy na ochronę i przynosi nam ona tak niewiele? Dowiemy się, jaką różnicę przyniesie międzynarodowa pomoc zaoferowana Nigerii. Tę pomoc zaoferowały m.in. Stany Zjednoczone, posłały one do czatu swoich żołnierzy, by pomogli w odszukaniu porwanych dziewcząt. Przed mundialem w Brazylii nasilają się protesty przeciwników mistrzostw w kolejnym marszu protestacyjnym w São Paulo, gdzie odbędzie trwający turniej wzięło udział 15 tysięcy osób. Ich sprzeciw budzą nie tylko pieniądze przeznaczone na organizację turnieju. Poza mieszkalnictwem mamy 6 głównych problemów. Transport publiczny, opieka medyczna, edukacja, problem przestępczości wśród ubogich, przepisy uniemożliwiające protesty, przemoc policji i narodowa suwerenność. Dlaczego podczas Mistrzostw Świata prawo pisane jest pod FIFA oraz jej sponsorów? Nasze pierwsze zwycięstwo i takiem to fakt, że można rozpocząć rozmowę o tej ziemi. Odbędzie się spotkanie. Następnie będziemy rozmawiać z Izbą Reprezentantów. Ten marsz to część naszych zwycięstw. Tak. São Paulo protestują też bezdomni oraz pracownicy służb miejskich, w tym kierowcy autobusów, którzy narzekają na korupcję oraz na to, że na organizację mundialu wyskali jedynie skorumpowani urzędnicy. Niemcy pojadą do Brazylii bez Larsa Bendera. Pomocnika reprezentacji z gry wykluczyła kontuzję uda. Z jej powodu opuścił zgrupowanie kadry. Na razie nie wiadomo, bez Larsa. Wąt jest. A u nas kolejna 35. kolejka Ekstraklasy. Dzisiaj zagrają drużyny z miejsc 12-15, a więc ekipy zagrożone z partem. Zdecydowanie najgorszej sytuacji z tego kwartu
jest zagłębie Lublin, które ma do odrobienia 7 punktów. Wszystko wskazuje na to, że podopieczny Piotra Stokowca dołączał do łódzkiego Widzewa, który wczoraj został pierwszym spadkowiciem z Ekstraklasy. Możliwe, że Zagłębie opuści szeregi już dziś, choć naturalnie kibice z Lublina marzą o innym scenariuszu, takim, w którym zespół pokonuje w Gliwicach Piasta, a Polona ogrywa na wyjeździe w Krakowie. O ile ten drugi wariant jest całkiem możliwy, o tyle biorąc jednak pod uwagę, w jak fatalnej formie jest ostatnio drużyna z Dolnego Śląska, ciężko mieć nadzieję na to, że wygra ona wyjazdowy mecz. Szczególnie, że Gliwicanie odżyli pod rządami nowego trenera i zwyciężyli dwa spotkania z rzędu. Kamil Gapiński, TOK FM. Pogoda. Na dworze słonecznie i upalnie w całym kraju. Musimy się zakąpać. Zacznie się w tym wróci powada deszczu. O Jezu, gdzie będzie kąpiel? Ciebie dzisiaj ten deszcz wykąpie. A ty dzisiaj do tego banku idziesz? No. Radio TOK FM. Pierwsze radio. Oj, to będzie jaka tam kolejka jest aktualna. Dlaczego kolejkę? No bo się emeryci akurat wiesz, wszyscy przychodzą. I to dzisiaj, tak? No. O. No ty wiesz jak to u emerytów. No. Jak ma pieniądze, to od razu wiesz, płaci te płatności. No. Cezary, tylko powiem Owczarek. O jest. Emeryci katolicy z kościoła, proszę państwa, a prawosławnych nie ma, no. Straszne baby, bo to są katoliczki. Zostawię oczywiście komputer. Ukraina katolicka, wszystko katolickie. Teraz widzisz, jak są na plaży, to wychodzi z wody i chodzi sobie na turystyczny. Z gołym tyłkiem chodzi, proszę państwa. Z gołym tyłkiem. Dosłownie łażą te z gołymi dupami. Także objawienie, 17 rozdział i to w przekładzie Gedeonitów. Specjalnie państwu czytamy. Dlaczego? Dlatego, że leżał w śmietniczce w centrum Warszawy setki Nowego Testamentu na bruku, na trawie, na drzewach, pod drzewami, na ziemi. No ale to, że w śmietniczce i była rozdawana, proszę państwa, Biblia, ludzie brali i wyrzucali na ziemię. To o czym to świadczy? Albo nie bierz, albo uszanuj, prawda? Bo Nowy Testament to jest 27 ksiąg, proszę państwa, Pisma Świętego i przecież wiadomo, co to jest Biblia. No chyba, żeby ktoś nie wiedział, no. Ale jeżeli szatan im oczy zaślepił, bo tak, brewiarz, to co oni do tej pory mogli mieć przez setki lat, brewiarz, a więc też i książeczka do nabożeństwa, no to po co komu tam Biblia potrzebna, prawda? I teraz, proszę państwa, tutaj w tym objawieniu, bo już nasz program edukacyjny cały czas poruszał ten 17 rozdział objawienia, no to właśnie on mówi o pustyni, że w wizji Bóg zabrał apostoła Jana na pustynię i on na pustyni zobaczył zwierzę, na kto nie był jakiś, proszę państwa, niedźwiedź z Czechosłowacji. To była bestia, na której siedziała kobieta. I to jest bardzo ciekawe, że ta kobieta, ona na tym zwierzęciu siedziała i mówiła juhu, juhu. I ona tak przez całe wieki ujeżdżała tę bestię, no to zwierzę dzikie, prawda? I to zwierzę miało 7 głów, a ona była tą taką władczynią tej bestii, była religią i religia rządziła. Tam, gdzie co ona tylko chciała, no to przecież polityka musiała królowie zrealizować, prawda? Bo ludzie się bali tego Boga, albo że to do piekła pójdą. Państwo zobaczą, jak w Egipcie, że właściwie prym kto wiódł starożytnym? Nie jacyś tam faraonowie, tylko kapłani. Oni byli mądrzejsi zawsze od faraonów, którzy mieli zadupków i głupków. Albo tego Nerona państwo zobaczą. No, religia najważniejsza zawsze była. No. I teraz, proszę państwa, to było przez całe wieki, ba, nawet przez całe tysiące lat, a teraz, nawet gdyby to ta sytuacja 10 lat miała trwać, 15, no to jest jedna sekunda, prawda? Tak jak Apokalipsa mówi, że jak kamień do morza wpada, tak szybko religia
zostanie zniszczona. Czyli po prostu w stosunku do tych tysięcy lat, te 5 lat, czy ile, to jest tyle co nic, no. I mówi, że przyszedł jeden z 7 aniołów mających 7 czasz i tak się do mnie odezwał. Chodź, pokażę ci sąd nad wielką wszetecznicą, która rozsiadła się nad wielu wodami. Czyli, że już to, że nad wielu wodami, to sugeruje, że wszędzie, prawda? No. Z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi. I teraz tutaj jest taka rzecz, że pod gwiazdką Kościół katolicki zażyczył sobie w wyjaśnieniach, czy do Biblii Tysiąclecia, czy tam do innych, że tą nierządnicą to jest rzekomo Rzym starożytna. To jest nieprawda, bo nierządnicą to jest imperium religijne. Jak Państwo widzą, że królowie ziemi z nią uprawiali nierząd, a więc sama nierządnica nie może być elementem politycznym. Także niech oni tam tumanią sobie, niech tumanią dalej. Na nic to, na nic to. I teraz w tym drugim wersecie właśnie to czytaliśmy. Z którą nierząd, z tą nierządnicą uprawiali królowie ziemi, a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi. I zaniósł mnie w duchu na pustynię i widziałem kobietę siedzącą na czerwonym jak szkarłat zwierzęciu, pełnym bluźnierczych imion, mających 7 głów i 10 rogów. Państwo zobaczą, 10 rogów symbolizuje pełną... W ogóle mi się nie podoba ten cały testament. Są takie bzdury, że... Pełną władzę, ale Państwo zobaczą. Step z dół. 7 głów, czyli tak. Egipt, Asyria, Babilon, Medopersja, Grecja, Rzym i 7 to jest mocarstwo angloamerykańskie. Nikt by nie przypuszczał, proszę Państwa, że tych 7 głów to właśnie proroczo obrazuje wszystkie te potęgi światowe. Krwiożercze. Ale dobrze wiesz, że my tu mamy tę mapę Ameryki. Także to jest Ameryka. Także widzicie Państwo, że nie lubią Nowego Testamentu, bo po prostu się strasznie boją. No, a kobieta była przeodziana w purpurę i szkarłat, przezdobiona złotem, drogimi kamieniami, perłami, a miała w swojej ręce złoty kielich pełen obrzydliwości, nieczystości jej nierządu, a na czole jej wypisane było o tajemniczym znaczeniu imię Wielki Babilon, Matka Wszetecznic i Obrzydliwości. Widziałem tę kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Jezusowych, a ujrzawszy ją, zdumiałem się bardzo i rzekł do mnie anioł: dlaczego zdumiałeś się? Wyjaśnię ci tajemnicę kobiety i zwierzęcia, którą ją nosi i ma 7 głów i 10 rogów. Zwierzę, które widziałeś, było i już go nie ma, i znowu wyjdzie z otchłani i pójdzie na zatracenie. I zdumieją się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w księdze żywota od założenia świata, gdy ujrzą, że zwierzę było i że go nie ma i że znowu będzie. A trzeba umysłu obdarzonego mądrości. 7 głów to 7 pagórków, na których rozsiadła się kobieta, i 7 jest królów, o których tu już Państwu wspomnieliśmy wcześniej. Egipt, Asyria, Babilon, Medopersja, Grecja, Rzym i mocarstwo angloamerykańskie. No to wtedy, kiedy był, proszę Państwa, 5 było 6, wtedy był za czasów apostoła Jana, to co on tutaj pisał, no to rzeczywiście był ten Rzym starożytny, a potem po Rzymie, jak na 10 królestw, mocarstwo rzymskie się rozpadło, potem dostała Anglo-Ameryka, Białystok. W jaki sposób, to Państwo zobaczycie. I tutaj tak. Tu trzeba umysłu obdarzonego mądrością. 7 głów to 7 pagórków, na których rozsiadła się kobieta, i 7 jest królów,
pięciu upadło, tak jak mówię, że pięciu upadło, żyło, było, minęło, i Egipt ginął, i faraonów nie ma, to wszystko to jedno wielkie dziadostwo, szlak ich trafił, proszę Państwa, jeden jest, czyli który? Szósty, czyli mocarstwo rzymskie, że wtedy za czasów apostoła Jana był. Jeszcze inny nie przyszedł, czyli to siódme mocarstwo angloamerykańskie. A gdy przyjdzie, będzie mogło tylko krótko pozostać. A zwierzę, to jest już 11 werset, zwierzę, które było, a już go nie ma, jest ósmym, jest z owych siedmiu, idzie na zatracenie. A 10 rogów, które widziałeś, to 10 królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, lecz obejmą władzę jako królowie na jedną godzinę wraz z zwierzęciem. Państwo zobaczą, że tu chodzi o jednomyślność, o siłę woli, siłę działania, o takie pewne postanowienie, do którego no, na mocy pewnie jakiegoś tam werdyktu ONZ, królowie ziemi, wszystkich siedmiu królów tutaj mamy, wszyscy ci królowie dojdą do takiego wniosku, że religię zniszczyć, dać jej w łeb. No bo skoro, proszę Państwa, tyle złego zrobiła, krwi przelała, Biblii napaliła, ludzi napaliła, handel uprawiała i mówi, siedzę jak królowa, wdową nie byłam, żałoby nie zasnam, czyli że sama nie jestem. Państwo zobaczą, jakie to są całe te systemy stawne, szerokiej drogi, które wiedzie na zatracenie. Też taka niejedna mówi, wdową nie byłam, ona nie jest samotna. Prawda? Jakby Państwa zobaczą, boją się tej samotności. Przecież i tak, jeżeli ktoś w tego Boga wierzy, to nigdy nie był samotny. Także Państwa zobaczą, jak ich szatan diabeł zwiódł. Nasi nawet mormoni czasem w pojedynkę głoszą. No bo świadkowie Jehowy to normalnie, że głoszą w pojedynkę. A zwierzę, które było, to jest 11 werset. A zwierzę, które było i już go nie ma, jest ósmym, jest z owych siedmiu, idzie na zatracenie, czyli że to ósme, proszę Państwa, to jest z tych siedmiu, czyli że to jest takie medialne monstrum, niczym ONZ, które właśnie ma wydać werdykt o zniszczeniu, proszę Państwa, religii. A 10 rogów, które widziałeś, no to ta zupełnia pełnia władzy, to 10 królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, ale to obejmą tak, władzę jako królowie na jedną godzinę wraz ze zwierzęciem. Państwo zobaczą, wody się leją, wody są. Wody to są ludy, narody, tłumy i języki. Wody się leją. Ci są jednej myśli i oddadzą most i władzę swoją zwierzęciu. Będą oni walczyć z barankiem. Państwo zobaczą, że summa summarum dojdzie do tego, że no, te religie będą chcieli doszczętnie zniszczyć do końca, bo zrobią to nie do końca. Ale tutaj będą chcieli już tę religię zniszczyć do końca, że będą walczyć z barankiem. To mówi 14 werset. Lecz, no i te dziady katolickie się wściekają, no bo te dziady katolickie, cygano, że na dziada katolickie, no nie lubią. Nic prawdy nie lubią ani nowego, ani starego, ani całej. Będą walczyć z barankiem, lecz baranek zwycięży ich, bo jest panem panów, królem królów, a z nim ci, którzy są powołani, wybrani oraz wierni. I mówi do mnie, wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się szetecznica, to ludy, tłumy, narody i języki. A 10 rogów, które widziałeś i zwierzę, ci znienawidzą szetecznicę, spustoszą ją i ogołocą, i ciało jeść jej będą i spalą ją w ogniu. I tu zaraz, proszę Państwa, przełknijmy ślinę, będziemy oglądali pożar. Bóg bowiem natchnął serca ich, no zawsze tak było, że to było pod wpływem Boga, czy że ci królowie jeden drugiego pokonywał, że Bóg natchnął ich serca. To, że Babilon był zburzony w roku 539, data historyczna, że Bóg natchnął ich serca. Bóg bowiem natchnął serca ich, by wykonali jego postanowienie, by działali jednomyślnie, oddali swoją władzę królewską zwierzęcia, aż zwierzęciu, czyli dadzą władzę, aż wypełnią się wyroki Boże. A kobieta, którą widziałeś, to wielkie miasto, które panuje nad królami ziemi. Czyli mamy tutaj różne określenia i w końcu padło takie określenie na zakończenie 17 rozdziału Apokalipsy, że to jest wielkie miasto. Oczywiście tutaj Kościół katolicki, tak jak jeszcze raz mówię, chciał, żeby to był starożytny Rzym, ale nie, bo skoro królowie ziemi dopuszczali się flirtów, duchowego nierządu z tą kobietą, to ona nie jest żadnym Rzymem.
To jest 17 rozdział, tutaj omawiamy, proszę Państwa, w przekładzie Gedeonitów, który tu Warszawa katolicka, czyli dziady katolickie, które nie lubią prawdy, nie lubią Biblii, no i z Żydami razem, powyrzucali Nowy Testament, proszę Państwa, do śmietnika na bruku leżało, na trawie, na ziemi, w śmietniczce, tak, w brzydkich, śmierdzących śmietniczkach, cały Nowy Testament. Także świadczy to o tym, że ta kaszląca Warszawa jest abiblijna, areligijna i będzie śmierć.